Każda moneta ma dwie strony. Fanatycy dostrzegają natomiast tylko jedną. Rzecz jednak w tym, że czasami fanatycy mają rację. I tak właśnie było przy okazji gali UFC 285, w walce wieczoru, której w Las Vegas John Jones z dziecinną wręcz łatwością rozprawił się z Syrem Gunn, sięgając pod tytuł mistrzowski kategorii ciężkiej. Z jednej bowiem strony, czyli jedna strona monety, Mieliśmy głosy, że John Jones to absolutny goat, to zawodnik nie do pokonania. Gigant, tytan. Z całą pewnością bez problemu rozprawi się z Cyrillem Gamm. Natomiast z drugiej strony tejże monety mieliśmy kilka przesłanek, których fanatycy nie dostrzegali, które to przesłanki kazały poddać wątpliwość formę Johna Jonesa przed galą UFC 285. O co chodzi? Po pierwsze, John Jones wracał po trzyletniej przerwie. To była najdłuższa przerwa w jego całej sportowej karierze. Mogliśmy zatem spodziewać się, że być może wejdzie do Oktoganu USA pokryty delikatną bitewną mrdzą, która jak najbardziej mogła odbić się na jego poczynaniach, szczególnie w pierwszych minutach pojedynku. Po drugie, no jednak tutaj debiutował w nowej kategorii wagowej. Walczył po raz pierwszy. Ważąc ponad 10 kg więcej niż zazwyczaj. Nigdy wcześniej w warunkach bojowych nie stawał w szranki z zawodnikami tak silnymi, tak dużymi jak właśnie Syrilgan. Po trzecie, na karku John Jones ma już 35 lat. Owszem, jak na zawodnika kategorii ciężkiej, nie jest to dużo, natomiast trzeba tutaj brać oczywiście pod uwagę przebieg bitewny, a zatem całą karierę. John Jones wojuje i trenuje, chociaż z tymi treningami to różnie bywa, ale wojuje i trenuje od 15 lat. Wreszcie po czwarte. Ostatnie walki Johna Jonesa w kategorii półciężkiej zdecydowanie nie zachwycały. Zdecydowanie nie zachwycały, szczególnie właśnie pod kątem zapaśniczym. John Jones nigdy tytanem szybkości nie był i także w tych ostatnich walkach nie był, ale zapaśniczo, zapaśniczo od wielu lat wyglądał naprawdę nieporadnie chwilami. Miał problemy z obalaniem Dominika Reyesa. Miał problemy szczególnie w pierwszych rundach z przewracaniem Antonego Smitha. Nie obalił Tiago Santosa. A wydawało się oczywiście, że najkrótszą drogą do pokonania Syrilagana będą właśnie zapasy. Te zapasy, pod kątem których John Jones nie zachwycał od dawna, a teraz wracał po trzyletniej przerwie, ważąc 10 kg więcej i mając na karku 35 lat, a jednocześnie debiutując w kategorii ciężkiej. Tak wyglądała ta druga strona monety. Przyznam szczerze, że ja tę walkę widziałem jako 50 na 50, jednak, jednak minimalnie skłaniając się właśnie w kierunku drugiej strony tej monety. I prawdopodobnie dlatego teraz się z tego tłumaczę. Jednocześnie jednak myślę, że podkreślając te aspekty, które stawiały formę Johna Jonesa pod znakiem zapytania przed tą galą. Jak natomiast potoczył się ten pojedynek? Co tam się w oktagonie wydarzyło? Otóż John Jones od początku starał się wywierać presję, był agresywny, starał się zamykać rywala na ogrodzeniu, szukał skrócenia dystansu. I znowu również ten aspekt ma dwie strony. W mojej ocenie to była jak najbardziej słuszna taktyka Johna Jonesa. Natomiast Francis Ngannou wskazuje na drugą stronę tej monety. Twierdzi mianowicie, że John Jones strasznie się tutaj spieszył. Francis Ganu uważa, że ten pośpiech mógł wynikać z dwóch elementów. Po pierwsze, John Jones bał się szermierki na pięści i kopnięcia z Remgan, a po drugie, być może istotniejsze, John Jones nie był pewien swojej wytrzymałości, swojej kondycji. Nigdy wcześniej nie walczył bowiem mając ważąc 112 kg. Więc Francis Ganu zwraca uwagę, że być może właśnie dlatego szukał tak szybkiego rozstrzygnięcia. Szczególnie, że pamiętamy, że w poprzednich swoich walkach, tych ostatnich, no, walczył raczej metodycznie. Zresztą zawsze z tego właśnie słynął John Jones, z takiego metodycznego podejścia do e, walki w oktagonie. Jak jednak powtarzam, w mojej ocenie to była jak najbardziej słuszna taktyka ze strony Johna Jonesa. John Jones na początku trafił lewym prostym na głowę, później przestrzelił lewym sierpłowym, zainkasował kopnięcie, w krocze. I co wydarzyło się potem? Otóż łącznie Cyril Gunn trafił dwoma jabami. Na głowę. Były to lekkie uderzenia. Nie wyrządziły żadnych zniszczeń, żadnych obrażeń. Trafił też na korpus. Prawym prostym trafił niskimi kopnięciami. Trafił kopnięciem na kolano i starał się orbitować, hasać do lewej do prawej. John Jones trafił jeszcze później kopnięciem na kolano, chociaż troszeczkę to było w ruchu, więc nie doszło to czysto. I przede wszystkim czaił się na kontrujące krzyżowe w odpowiedzi na niskie kopnięcia ze strony Cyrilagan. I jednym takim kontrującym krzyżowym, prawym krzyżowym, bo walczył z klasycznego ustawienia, trafił. Owszem, Francuz był na delikatnym odchyleniu, ale jednak ten cios doszedł do celu. Później też polował, wyprowadził kolejne, kolejny krzyżowy w odpowiedzi na niskie kopnięcie ze strony Francuza, ale tym razem przestrzelił. To uderzenie śmignęło tuż obok twarzy, delikatnie zahaczając właśnie obok twarzy Fra Cyril Lagan, nie Francis Angano, rzecz jasna. Natomiast, no oddać trzeba Syrillowi Ganowi, że jednak był w stanie, po pierwsze, przepuścił dwa niskie kopnięcia ze strony Johna Jonesa, przepuścił taki zamachowy, sierpowy na korpus i dwukrotnie Johna Jonesa wymanewrował. To znaczy, John Jones zepchnął go w okolice oktagonu, a tymczasem Cyrill hasając do lewej, do prawej, był w stanie przenieść walkę z powrotem na środek oktagonu. Więc wydawało się, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że być może trochę zbyt pewnie poczuł się styrgan. Później jednak w kluczowej dla losów tej walki akcji popełnił grzech okrutny, nie był obrzydły. Co zrobił? Słuchajcie, będąc ustawionym odwrotnie, trafił prawym prostym na korpus, a następnie a następnie zaatakował lewym krzyżowym na głowę z odwrotnej pozycji, ale to nie był problem. Problemem Problem polegał na tym, że zaatakowawszy tym lewym krzyżowym na głowę, poszedł przed siebie do przodu, przestawił lewą nogę do przodu i znalazł się w pozycji klasycznej. Sam skrócił dystans. Jeżeli walczysz naprzeciwko zapaśników, clincherów, to starasz się za wszelką cenę. Kontrolować ten dystans, utrzymywać ten dystans, wyprowadzasz uderzenie i zostajesz w miejscu. Ewentualnie odchodzisz do lewej, do prawej, cofasz się. Nigdy nie wyprowadzasz uderzenia i pędzisz na swojego rywala, bo ten na to właśnie czeka, na skrócenie dystansu. A tak właśnie uczynił Cyril Gunn. Wyprowadził lewy krzyżowy i poszedł za tym ciosem prosto w objęcia Johna Jonesa. Amerykanin, i to oddać mu trzeba, kapitalnie przepuścił ten lewy krzyżowy, schwytał wpadającego w niego Francuza. E, schwytał jego biodra, zaciągnął go do parteru i zaczęły się dramaty Cyrilla Gunn. Na początku Gunn wybronił się przed tą pierwszą próbą gilotyny ze strony Johna Jonesa, i w pewnym momencie, gdy już się wybronił, gdy e, odpuścił m, tę technikę, John Jones spróbował go zepchnąć ze swoich nóg. W tym jednak, właśnie momencie, Bones ponownie zaatakował jego szyję. Tym razem przełożył rękę pod jego brodą, Wybrał tą głowę bardzo mocno i zmusił zaskoczonego Syry do poddania walki. Czy to jest starcie? Czy to dwuminutowy, ten dwuminutowy pojedynek odpowiada na wszystkie pytania, jeśli chodzi o Johna Jonesa w kategorii ciężkiej? Oczywiście, że nie odpowiada. Chociaż prawdopodobnie fanatycy stwierdzą, że absolutnie odpowiada. Natomiast tak to bywa z krótkimi walkami, że często pozostawiają one wiele pytań bez odpowiedzi. Tym najważniejszym. Prawdopodobnie jest pytanie o kondycję Johna Jonesa w kategorii ciężkiej, ale też pytanie to, kwestia ta, może nie mieć żadnego absolutnie znaczenia. Dlatego że nie spodziewam się, abyśmy mieli przyjemność oglądać Johna Jonesa w klatce UFC często. Spodziewam się mianowicie, że to starcie ze Stepem Jiciem, na które obaj wyrazili ochotę. Zostało ono też pobłogosławione przez Dana White'a. Otóż spodziewam się, że starcie to będzie ostatnim pojedynkiem w karierze dla obu zawodników. Dlaczego? Otóż przyjmijmy, że wygrywa John Jones. Czy John Jones, znudzony wcześniej walkami z nierozpoznawalnymi zawodnikami w kategorii półciężkiej, będzie chciał wojować z młodymi, gniewnymi, ale również kompletnie nieznanymi szerszej publiczności zawodnikami z kategorii ciężkiej? Szczerze w to wątpię. W takich pojedynkach nie wiem, z Tomem Aspinalem, z Curtisem Blake'em, z Siergiem Pawłowiczem, do ugrania będzie miał naprawdę niewiele. Pod kątem sportowym, pod kątem dorobku, bo finansowo pewnie zarobi, rzecz jasna. Ale pod kątem, właśnie sportowym, będzie tam niewiele. Do stracenia fura. Czy Jones będzie zatem chciał właśnie dalej, czy znajdzie motywację do tego, aby mocno trenować i przygotowywać się do walk? Z takimi zawodnikami, z którymi do wygrania, do ugrania ma niewiele, a do stracenia furę. Szczerze wątpię. Podobnie ze Stipem oczyciem. Stypem Jobsic od dawna przebąkuje o emeryturze. Jeśli pokona Johna Jonesa, odniesie najcenniejsze prawdopodobnie zwycięstwo w swojej karierze i myślicie, że będzie potem chciał walczyć, nie wiem, z Blajcem albo Pawłowiczem, po cóż mu to? No chyba, że, no chyba, że odnajdzie w sobie motywację do dalszego udowadniania, że jest najlepszy na świecie. Ewentualnie tą motywacją będą właśnie pieniądze. Jak natomiast będzie? No o tym przekonamy się prawdopodobnie w lipcu, bo najprawdopodobniej wtedy właśnie John Jones stanie w szranki ze Stipe Miociciem. Nie oszukujmy się, starcie to pod kątem sportowym nie ma uzasadnienia praktycznie żadnego. Dlaczego? Otóż Stipe Miocic nie walczył od dwóch lat. Ostatnio został znokautowany przez Francisa Angano. Sportowa przyzwoitość nakazuje, aby John Jones skrzyżował rękawice ze zwycięstwem starcia Curtisa Bladesa z Sergejem Pawłowiczem. Ale medialna przyzwoitość, biznesowa przyzwoitość jest zupełnie inna. To starcie, czyli walka Jones-Blades albo Jones-Pawłowicz, nie ma żadnego biznesowego sensu, skoro dostępny jest Stipem Yocich. A zatem biznesowo się to klei, sportowo niekoniecznie, ale tak to już bywa. Czy istnieje inny zawodnik, z którym John Jones mógłby dać większą, bardziej medialną walkę? Oczywiście w UFC aktualnie takiego nie ma, ale mógłby być. Byłby nim oczywiście Brock Lesnar. Tyle, że o ile Stipe Miocic nie zasługuje na title shot, to już Brock Lesnar nie zasługuje na takowy w najmniejszym stopniu. W jednej setnej nie zasługuje tego jak zasługuje na to Stipe Miocic. Jak natomiast potoczy się walka Stipego Miocicia z Johnem Jonesem? Kto będzie tam faworytem? I jak Wy widzicie, widzieliście, jak oceniacie starcie Johna Jonesa z Cyrillem Graham? Dajcie znać w komentarzach.